Witam Was serdecznie w Just Film. Dzisiaj porozmawiamy o produkcji filmu. Od czego w ogóle zacząć taką produkcję filmu? Zróbmy to na bazie filmu reklamowego. Mianowicie, kiedy już macie wszystkie wytyczne od klienta, po co on chce zrobić film i dla kogo, pytacie go ładnie, czy mógłby Was oprowadzić o swojej firmie i chcielibyście zrobić kilka zdjęć, które pomogłyby Wam w pisaniu scenariusza. Kiedy macie już zrobione te zdjęcia, idziecie do reżysera, jeżeli go nie było na spotkaniu z klientem, i mówicie mu: słuchaj, to są zdjęcia, to są wytyczne od klienta, bardzo proszę, napisz ciekawy scenariusz. I teraz najważniejsza rzecz. Każdy reżyser, który bierze się za pisanie takiego scenariusza do filmu, musi mieć przede wszystkim pomysł. Ten pomysł musi być ciekawy i reżyser musi mieć na tyle doświadczenia, że myśli też obrazem i będzie wiedział, czy to finalnie będzie się trzymało kupy. Bo może być tak, że scenariusz będzie na pierwszy rzut oka ok, ale kiedy zlepicie ujęcia, to jednak coś Wam będzie nie do końca pasować. Dlatego powiem Wam, co może nie pasować w pierwszej kolejności. Gra aktorska. Jeżeli scenariusz będzie dobry, a będzie dziadowski aktor, to Wam się to nie sklei. Dlatego przy wyborze aktora musicie zadać sobie pytanie, czy ten aktor, czy ta jego mordeczka pasuje do wymagań klienta i do scenariusza. Dlatego się prowadzi tak naprawdę castingi. Można go przeprowadzić w różnorodny sposób, w zależności od Waszego budżetu. Możecie to zrobić sobie online i poprosić, aby Wam aktorzy powysyłali swoje filmy, albo ich zaprosić i przepytać, ustawić normalnie kamerę, dać im rolę do odegrania i proszę bardzo, żeby zagrali, nie wiem, minutową jakąś rolę i sobie Wy później z reżyserem wspólnie oglądacie, czy Wam to zadziała, czy nie. Możecie nawet pójść z tym do klienta, niech on podejmie decyzję albo niech da Wam sugestie, który im się najbardziej aktor podoba. Kiedy już macie jakby domknięty scenariusz, macie wybranego aktora, to zadbajcie o ekipę. Ekipa musi się składać przede wszystkim. Reżysera już macie. Potrzebujecie operatora filmowego. Potrzebujecie asystenta do tego operatora, który mu pomoże w przemieszczaniu, który pomoże mu w przygotowaniu kamery. Potrzebujecie też przede wszystkim oświetlenia. Bez oświetlenia film reklamowy nie ma racji bytu. I teraz tak, jeżeli w Waszym mieście nie ma oświetlenia, ja akurat jestem w takim przypadku, to pomyślcie o tym, aby sami zakupić sobie jakieś oświetlenie minimalne, które Wam da cokolwiek, bo bez oświetlenia nic nie zrobicie. A jeżeli te koszty Was jakby przerosną, to dzwonicie i spróbujcie się dogadać z kimś, kto na duże reklamy będzie specjalnie dla Was przyjeżdżał, ale i Wy będziecie z nich tak naprawdę głównie korzystać. Mówię tu o pracy długofalowej. Pamiętajcie, oświetlacze są bardzo fajnymi ludźmi, i przede wszystkim są ludźmi, z którymi można pogadać. Ok, i jak macie taką ekipę, to warto pomyśleć o dyżurnym planu. To jest niewielki koszt, a bardzo często uratuje Wam po prostu dupę. I teraz w takich przypadkach, kiedy nagle, nie wiem, czegoś nie ma na planie, trzeba szybko lecieć, kupić, trzeba zamówić jedzenie, to taki dyżurny planu Wam po prostu ratuje tyłek. Mówicie: zamów obiady dla wszystkich, ma telefon, więc żaden problem. I najważniejszą uważam osobą, która ciągnie całą produkcję do momentu dnia nagrania, jest kierownik produkcji. To jest, uważam, bardzo ważna osoba, która musi na tym etapie przygotowawczym bardzo silnie współpracować z producentem.
On powinien dostać listę rzeczy, które ma do załatwienia. Bardzo fajnie, jeżeli to by była osoba obrotna. To nie może być pierdoła po prostu, która wam będzie męczyła bułę i pyta, a jak to załatwić, albo do kogo zadzwonić, a czy masz pomysł? Okej, ty jako producent możesz pomóc mu w wielu rzeczach, masz kontakty i tak dalej, ale ona musi być przede wszystkim samodzielna, bo inaczej bierz człowieka, który miał wykonać zadanie, a tak naprawdę on bierze twój czas. I tak naprawdę finalnie ty to wykonujesz, więc to nie ma sensu. Więc warto przetestować sobie kilka osób, zobaczyć, kto jest taki obrotny człowiek orkiestra, potrafi się znaleźć w różnych miejscach i uważam wtedy z taką osobą warto współpracować. I teraz bardzo ważna funkcja, uważam, i to jest do dyskusji, bo wszystko zależy oczywiście od waszego budżetu. Ja osobiście uważam na planie, że powinien być DOP, czyli operator obrazu. Jest to osoba, która dba o tym, żeby finalnie obraz był dobry. Pamiętajcie, jest reżyser, który dba o to, żeby aktorzy zagrali swoją scenkę. Jest operator, który dba o to, aby kamera miała dobre ustawienia, żeby była dobrze scena sfilmowana. Natomiast operator obrazu jest od tego, aby ustawić oświetlenie, powiedzieć, że to tu nie gra, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Często reżyser nie zwraca na takie rzeczy, w zależności od jakiego reżysera sobie weźmiecie, bo on może być skupiony akurat na tym, że ten pan miał powiedzieć do pani coś i tam miały być emocje, ale nie zwróci już uwagę, nie wiem, że z tyłu jest drugi plan słabo oświetlony, albo że nie wiem, akurat pani włos źle był stanął, albo był, nie wiem, zakręcony, czy coś jej wisiało. Mógł na to nie zwrócić uwagi. Oczywiście od tego jest też stylistka, makijażystka, ale im więcej osób na planie zwraca uwagę na takie detale, tym później ta reklama wygląda naprawdę profesjonalnie. Więc jeżeli nie macie dostępu do operatora, a często jest tak, że operator kamery jest też operatorem obrazu, to może poproście swoją, może to głupio zabrzmi, ale jeżeli wasza kobieta, wasz facet zajmuje się też filmowaniem i wam chce jakoś pomóc i widzicie, że ona potrafi to, zwraca uwagę na rzeczy, których wy nie widzicie, albo podczas filmowania nie widzicie takich prostych rzeczy, to zaproście ją obok siebie, niech ona się lampi w ten monitor i niech powie, co jej nie pasuje i wy w porozumieniu przede wszystkim z tobą, a dopiero te informacje ty przetwarzasz, czy jest ok, i dopiero przekazujesz je reżyserowi, bo pamiętajcie o pewnej drabince. Nie może być tak, że na planie pan dyżurny czy jakiś asystent zwraca uwagę reżyserowi czy operatorowi obrazu. Często jest tak, że idąc najniżej jest asystent, potem asystent kamery, który też jest ostrzycielem bardzo często, i on może zwrócić uwagę operatorowi kamery, a operator kamery może zwrócić uwagę, coś zaproponować operatorowi obrazu i dopiero operator obrazu może zwrócić uwagę reżyserowi, coś zaproponować. Chodzi o to, aby Zysiek na dole, który właśnie przybiegł z jedzeniem, tu oczywiście bez obrazy, ale chodzi mi o, żebyście zobaczyli jaką skalę, mówi reżyser do reżysera: ty reżyser, temu włos odstaje, a ten powinien zrobić o tak. No nie, no bo wtedy cały plan się rozwala. I teraz to jest też bardzo ważne. Reżyser musi być osobą, która będzie potrafiła takiego człowieka może nie stłamsić, ale powiedzieć: słuchaj, ja za to odpowiadam, ja za to biorę pieniądze, to jest moja sprawa, dziękuję za uwagę, ale proszę więcej mi tego nie mów. Bo on za to generalnie bierze odpowiedzialność i za to jest potem ono rozliczane, więc każda osoba, która gdzieś tam się będzie wciskała w wasz plan, jest niepotrzebna i wam po prostu będzie to rozbijać. Jedzenie. Nie musi to być catering, nie wiadomo jaki, oczywiście, jak jest reklama, która trwa bardzo długo, kilkanaście godzin, to warto, żeby były jakieś przekąski, obiad i znowu przekąski. Ale jeżeli trwa około 8 godzin, nie wiem, 12, to warto, żeby minimum był jakiś obiad. Jeżeli ekipa robi się głodna, robi się nerwowa. Jeżeli robi się nerwowa, to wpływa na waszą pracę. Proste. Więc pamiętajcie o jedzeniu.
żeby to był przynajmniej ciepły posiłek. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Warto na plan filmowy zaprosić swojego klienta. Postawić mu duży monitor i powiedzieć: proszę pana, tu jest monitor, niech pan na ten monitor patrzy, jeżeli coś panu nie gra, proszę nam zgłosić uwagę, my będziemy to korygować na bieżąco. Dlaczego? Ponieważ często zebranie takiej całej ekipy i powtórzenie planu, bo klientowi się nie spodobało, że nie wiem, z tyłu był jakiś komputer, którego miał nie być, no tak naprawdę będzie go kosztować dodatkowy dzień zdjęciowy, a nie o to tu chodzi, żeby się przepychać, no wie pan, to pana wina, bo pana nie było i tak dalej. Nie, chodzi o to, żeby się po prostu dogadać normalnie z tymi ludźmi i zaproponować mu takie coś. To uważam, nie jest ani nic stresującego, a jeżeli was to stresuje, to wybaczcie, ale musicie się do tego przyzwyczaić, że ktoś wam patrzy w, nie wiem, w odgląd, w kamerę. To jest rzecz naturalna, że klient ogląda na bieżąco materiał filmowy, który rejestrujecie. I co więcej, może on nawet wprowadzi jakieś swoje sugestie, pomysły, które akurat w danym momencie, nie wiem, coś mu przyjdą głowy. Możecie oczywiście to nagrać dla zachowania dobrych stosunków z klientem, powiedzieć mu: ok, mamy scenariusz, na który się umówiliśmy, ale nie ma problemu, nagrajmy to, nie wiem, wygospodarujemy na to dodatkową, nie wiem, pół godziny czy coś. Klient będzie zadowolony, bo ma co chce, wy jedziecie według planu, jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to mu to po prostu nagrajcie. Warto pomyśleć o tym, żeby mieć odgląd bezprzewodowy, posadzić klienta i żeby patrzył, jak to finalnie wygląda. Kiedy macie już wideo, trzeba je po prostu zmontować. Dlatego uważam, że warto zaprosić na ten proces reżysera. Przygotujcie sobie odpowiednie już pocięty materiał, klocki, żeby z reżyserowi nie zajmować czas i żeby on nie patrzył, jak wytniecie materiał. Tylko przygotujcie mu technicznie najlepsze sceny i razem z nim przeglądnijcie, spróbujcie po kolei zrobić scenariusz i dzięki temu reżyser też ma głowę pełną pomysłów i może zaproponuje coś nowego, coś wybierze, na co wy byście nie wpadli, co tak naprawdę sprawi, że ten film będzie jeszcze lepszy. Jeśli chodzi o muzykę, szukajcie muzykę sami, szukajcie muzykę z reżyserem, niech reżyser też sam w domu poszuka, wy sami poszukajcie w domu, potem skonfrontujcie i razem wybierzcie. Uważam, że muzyka to jest, dobra muzyka to jest 80% filmu. Pozostałe to są zdjęcia i dobry montaż. Jeżeli ktoś się wczuje na początku w muzykę i w pierwsze 2-3 ujęcia, to myślę, że potem zatrzymacie go na tym filmie. Jeżeli macie już skończony film, do klienta, do kasy, więc subskrybujcie kanał. Pamiętajcie w odwiedzeniu mojego Facebooka, Instagrama i do zobaczenia.